Siema wszystkim, witam was w pierwszym odcinku, nie wiem czy ostatnim jeszcze, ok, z geometrii dasz. Chodzi o to, że sterujemy tutaj jakimś takim kwadracikiem i musimy po prostu skakać i omijać różne przeszkody. Zasady gry są dosyć łatwe. No i tutaj możemy stworzyć swoją postać. Zobaczmy, co mam tutaj poodblokowane. Zwykłe. No, może być takie, czy takie wygląda lepiej, ok? I na przykład co? Dry out, ok. Spróbujemy przejść poziom dry out. W okazji zobaczycie, o co chodzi. O, no, akurat jest uśmieszy, więc nie powinno być takie trudne. No, na pewno. Dobra, więc chodzi o to, że jesteśmy tym kwadracikiem i musimy przeskakiwać przeszkody te wszystkie. Jest niezwykle wkurzająca. A my spróbujemy odblokować sobie ten różowy kolorek. Dobra. Tak, practice mode. Nie, jeśli nie wiecie, o co chodzi w practice mode, to chodzi o to, że mamy te kryształki. To są tak jakby checkpointy i to jest taka tryb dla noobów, ale ja nie jestem noob, tylko pro gracz. Dlatego od teraz zmieniamy zasady. Practice mode jest dla pro graczy. Włącz się. Dobra. Nawet na practice mode mam problem, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Super. Dobra. Ten akurat musimy sobie tego usunąć i tego też. Dobra. Tego nie da się przyjść za pierwszym razem. I co tu się stało? Dobra, jakieś odwrócenie wszystkiego i w ogóle. O, co tu się dzieje? Czemu to jest takie trudne? Dobra. Jest już normalnie. No niby, wiesz, ta buźka tam była uśmiechnięta, to miało być proste. Ale nawet na practice mode nie umiem tego przejść. Dobra. No czemu to nie skacze? Dobra. Serio, dobra, jesteśmy trochę dalej. Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, a nie, co tu się stało? Okej, spróbujmy to ominąć. Jak wiem, practice mode to jest takie duże ułatwienie do tej gry, które sprawia, że nie jest taka trudna, jak jest w rzeczywistości. A jest, mówimy to już, chociaż na practice mode przejść. I to jeszcze się nawet nie skończyło. Tak, super. To jest niemożliwe. 70, 71, 72 próby, 73 próby, 74 próby. Nawet już nie. Czemu to jest takie trudne? He.
Hi-hi! Podskocz dasz radę podskoczyć, dobra, teraz to ma być już końcówka tego poziomu. Tak. Dobra, okej, zaraz tutaj. Dobra, nareszcie mamy nowy kolor, super. Też jakbyście ciekawi, przeszedłem to tylko dlatego, że jest ten kolor. Więc dobra. A to czy to trzeba? Tu 500 attempts? Co to jest attempt? Co to znaczy attempt? Muszę sprawdzić, zaraz wracam. No ja widzę nas z powrotem. Attempt to znaczy próby. Muszę mieć próbę. A teraz spróbujmy przejść poziom pierwszy z naszym pięknym ludzikiem. Tak. Co widzę? Nie tylko ludzik zmienił kolor na różowy. Chłe. Jeszcze reklama jakaś głupia. Co tu się dzieje? Dobra. Tak. Dobra. Więc tak się prezentuje gra. Oczywiście jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Nie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, dać suba. Dobra, może uda mi się to przejść, ale wątpię. Dobra, tak. Na razie idzie całkiem nieźle. Tylko na razie. Dobra, i teraz jesteśmy w takim statku i musimy unikać przeszkód. Rage! Przeskocz to! Dawaj! Dobra. Mamy tu jakieś opcje. No to ja tam 219 dopiero. Nikogo tego nie odblokuję, okej. Okay. Ustawienia, gdzie to jest stereo bump. Dobra, dobra, komplet stereo man z impact mode. Tak, tylko tak zrobiłem to tylko na practice mode. Co się stało? No majski dashboard. Teraz wracam. Dobra, więc na to sposób z odcinka z Geometry Dash przeszliśmy na odcinek z Geometry Dash World. Nie wiem, czym to się różni, sprawdźmy. O, od razu widać, że czymś to się różni. Aha, czyli na razie nie ma zbyt dużo światów, ale sprawdźmy. Dobra. Wow. Hej. Tak szybko 9%, no to może mi się uda nawet. Okej. Widać, że gra jest bardzo podobna, ale trochę się różni. O 62, tak szybko, no to jak się mocniej skupi, uda, dobra. Skupienie poziom lider albo biedronka, dobra, niech będzie skupienie poziom biedronka. Dobra, tutaj zbieramy też jakieś punkty z tego, co widzę. Dobra, ten poziom jest łatwy, to sobie go przejdziemy. Zaczynam wątpić w to, że przejdziemy chociaż ten poziom. Ale okej. Dobra, ta gra jest też trochę wkurzająca.
53 to jaki żart? Dobra, udało się. I dzisiaj sprawdzi 11 minuta odcinka, ja dopiero teraz, nie to bez practice mode, przeszedłem pierwszy poziom, okej. Okay. I z tej okazji wyskoczyła mi reklama. Fajnie. No więc, udało mi się nawet przejść, dostałem jakąś character select. Mam jakąś czy nie? Chyba mi nie dali żadnej. No ale możemy i tak już sobie coś skasować. Co tu? A oprócz tego damy sobie... Na początek idziemy... Idziemy... W ogóle nie tego tutaj jest! Dobra. O, tak jest najlepiej. Jeszcze teraz... Nie, inaczej. Mamy tak, czyli te górne jest tak, a te dolne to tak. Okej, mamy swoją postać. A teraz spróbujmy drugi poziom. A co tutaj mamy? A dobra, to już było. Więc spróbujmy przejść też drugi poziom. Już przeszedłem to bez practice mode, tamten praktycznie cały. Ale w ogóle te poziomy tutaj są krótkie dosyć. To mam szansę nawet jeszcze ten poziom przejść, chociaż wątpię. Cały czas to przeskakuje. Trzeba się skupić. Dobra, zapowiada się bardzo wkurzająca gra. Nie wiem, czy będzie z tego jakaś większa seria. W sumie to mógłbym przejść, zrobić serię, bo jest tu trochę poziomów. Online levels są, questy. Coin fingers, save it. Featured. Search. No cóż, da się tu jeszcze coś... Open. O, jak fajnie, coś tu dostałem. I jeszcze raz mogę zrobić open. Tutaj będzie jakaś mniejsza nagroda. I tak dostałem jakieś fajne rzeczy. Dobra, co jakiś czas tutaj można dostać. No cóż, to ja było na tym. Jeśli chodzi o gameplay z Geometry Dasha i jak później się okazało Geometry Dash World. I to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!